dzisiaj przyszedł czas na Montevelo. Magda nie jechała, dzisiaj pojedzie. Wyjeżdżając z Gardy na północ, mamy taką fajną ścieżkę i dzisiaj traka ułożył nam Czarek Benedetti, który de facto tutaj czasami pomieszkuje. Ok, Montevelo, czyli 12 km 730 metrów. Średnie nachylenie 8,1, maksymalne 10,2, więc to jest ogólnie przyjemny podjazd i postaramy się go Wam przedstawić. Ja już go jechałem parę razy, bardzo fajny na wyznaczenie FTP, bo jest równy w miarę. Idzie trochę w lesie, idzie się schować i bardzo fajnie widokowo, szczególnie przy dniu. Można o tym podjeździe powiedzieć. Trzeba powiedzieć, że mamy w słońcu o 35 wzwyż. Nie ma tylu kolarzy. Jest też mniejszy ruch samochodów. I on jest równy, ten podjazd. 9,4 teraz. Serpentynki fajnie wyprowadzone. Było kilku kolarzy. Jeden chyba jakiś pros. No ale najważniejsze na tym podjeździe jest to, że widoki są super. Słuchajcie, teraz jest to jest zmorą kolarzy. Ale
triku. I co wy na to? 12% się mija, jakby nic. No, Czarek, widzę, że miałeś tutaj doping, bo już drugi raz twój napis. Spoko. Jedziemy sobie taką ścieżką rowerową do Nago. W sumie już prawie jesteśmy w Nago i potem do Gardy na Kawienia. Także Czarek, dzięki, bardzo fajny trak, bo w sumie ostatnio inaczej jechaliśmy. W sumie dzięki trakowi pierwszy raz jechałem na Montevelo. Nie pytajcie, jak to jest możliwe, a niby byłem tu 3 razy. No ale cóż, to profeska to profeska. Magda już się nie odzywa, bo ma mocny deficyt i udar. I ma udar słoneczny. Do mnie też się nie odzywa. Wiecie, zmieniliśmy nazwę firmy na Metal Adventure i uznaliśmy, że postanowiliśmy sprawdzić, jak silna jest nasza psychika. Dlatego jesteśmy nad gardą w 40-stopniowym upale, na niedojedzeniu, niewyspaniu, bo w namiocie jest jakieś 30 stopni w nocy. Postanowiliśmy dzisiaj zrobić 90 km. Ponad. No, Magda trochę kłamie, bo nie ma 40, jest 38,5. Ale powiem wam, faktycznie gorko, nie? Naprawdę jest grubo. Nie chciało nam się rano wstać, to teraz cierpimy. Słuchajcie, ja więc tak powiedzieć, że jest 38 stopni, jedyne zakończenie. Ty wchodzisz normalnie, Misiek? Jedyne możliwe zakończenie dzisiejszej naszej drogi to jest Garda Bombaccio.